Nas dziś kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całej Polski, od Bałtyku aż po Tatry i od zachodu aż po wschód. Jesteśmy i z Warszawy, i Szczecina, i Gdańska, i Olsztyna, i Białegostoku, i Przemyśla, Lublina, Zakopanego, Częstochowy, Krakowa, Wrocławia, z Poznania, z Mazowsza, Katowic, zewsząd. Łączy nas pamięć, wdzięczność, hołd dla świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dla jego małżonki, dla tych, którzy zginęli. Ale łączy nas też walka o prawdę. I w tej walce nie ustąpimy. Tak nam dopomóż Bóg. Boże, coś Polskę przestanisz na przejazd karetki pogotowia. Bardzo prosimy o zrobienie przejścia. Drodzy Państwo, byliśmy tu od wczesnych godzin rannych, aby modlić się, pamiętać i manifestować swoje przywiązanie do tych wartości, którym służyli ci, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Dziękujemy Państwu za to, że znów jesteśmy razem. Dziękujemy premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Byłemu i przyszłemu premierowi Rzeczpospolitej. Dziękujemy pani Marcie Kaczyńskiej bardzo serdecznie. Dziękujemy. Serdecznie podziękować za Państwa obecność 2 lata temu, później co miesiąc aż do dzisiaj. Bądźmy wytrwali i cierpliwi w naszej drodze do prawdy. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję znowu się z Wami spotkać. Bądźmy razem. Dziękuję. Dziękujemy wszystkim rodzinom ofiar tragedii smoleńskiej, dziękujemy kapłanom, dziękujemy parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, dziękujemy wszystkim tym, których pamięć o najwspanialszych córkach i synach polskiego narodu, którzy zginęli 2 lata temu, połączyła znów na krakowskim przedmieściu, w tym miejscu symbolicznym, miejscu, które 2 lata temu wybrał naród, aby uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie za przybycie. Dziękujemy klubom Gazety Polskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy w służbach porządkowych zapewniali nam bezpieczeństwo. I prosimy Państwa, bo jest nas naprawdę kilkadziesiąt tysięcy, abyśmy do końca w
takiej dyscyplinie jak do tej pory, bez tych barierek, które w zeszłym roku pan prezydent sobie postawił, a my bez tych barierek potrafimy być karni, zgodni i solidarni. Dziękujemy państwu.